podczas jednej z konferencji w lutym bieżącego roku, naszych konferencji regionalnych rynku zdrowia, specjaliści wskazywali, że pakiet nie uwzględnia specyfiki onkologii dziecięcej. Dotychczas dzieciom z podejrzeniem nowotworu bardzo szybko wykonywaliśmy w naszym ośrodku badania i kierowaliśmy na leczenie. Niestety, jeśli zastosujemy się do zasad określonych w pakiecie, ta droga najmłodszych pacjentów do leczenia onkologicznego znacznie się wydłuży. 9 tygodni to za długo, tak mówili lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w lutym. Panie profesor, czy takie zastrzeżenia są zasadne? Muszę powiedzieć, że nie. Dlaczego? Dlatego, że w ośrodku, jednym z większych w Polsce, który mam zaszczyt kierować, pakiet onkologiczny nie uczynił nic złego, broń Boże, nie wydłużył żadnej diagnostyki. My przyjmowaliśmy dzieci tak jak do tej pory. Nie wiem, co miał ośrodek krakowski na myśli, mówiąc, że mu to wydłużyło diagnostykę. My od początku wiedzieliśmy i wiedziało to również Ministerstwo Zdrowia, że pakiet onkologiczny w pediatrii nie jest potrzebny, czyli w onkohematologii dziecięcej, dlatego, że my zgodnie z protokołami europejskimi dawno go już stosujemy i stosujemy go w inny trochę sposób niż jest zapis w pakiecie. Ja zresztą to na konferencji z premierem Donaldem Tuskiem podkreśliłam, że w pediatrii 7 tygodni to jest absolutnie za dużo, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. My białaczki rozpoznajemy tego samego dnia, najczęściej w ciągu kilku godzin, bo to jest punkcja szpiku, rozpoznanie i chemioterapia od razu praktycznie. Chłoniaki nieziarnicze złośliwe to jest doba, góra. Chyba, że są jakieś kłopoty diagnostyczne, czasem trwa to troszkę dłużej. Najdłużej z guzów litych rozpoznajemy guzy kości, ponieważ kość, którą się pobierze do badania histopatologicznego, musi być odwapniona. A zatem tą diagnostykę w ośrodku, którym ja mam zaszczyt kierować, prowadziliśmy tak dokładnie jak do tej pory. Obojętnie, czy dziecko trafiło do nas z zieloną kartą, czy bez tej zielonej karty. Dlatego, że ta współpraca na Dolnym Śląsku między lekarzami rodzinnymi a kliniką dawno była dopracowana bardzo ładnie. Oni pięknie, szybko dosyć podejmują podejrzenie choroby nowotworowej, posyłają do nas dziecko, wiedzą, że nawet jeśli pomylą się, to nie szkodzi, bo ja wolę, żeby do naszej poradni trafiła setka dzieci i było jedno rozpoznanie, niż żeby to jedno dziecko zmarło wskutek opóźnionego rozpoznania. Także na dzień dzisiejszy ani jeden pacjent nie poniósł żadnej szkody wskutek pakietu onkologicznego. Natomiast chcę podkreślić, że onkohematologia dziecięca w Polsce to jedność. Jest 18 ośrodków, w każdym miejscu w Polsce każde dziecko jest leczone według tego samego standardu światowego czy europejskiego. Różnie te programy są adaptowane, a zatem w tym standardzie jest napisane wszystko. Jak szybko rozpoznać, jakie badania zrobić, w jakiej kolejności, kiedy podać chemioterapię, kiedy radioterapię, kiedy ma miejsce chirurgia. I są takie nowotwory, w których my startujemy z chemioterapią bez badania histopatologicznego, a zatem pakiet onkologiczny no, nawet nie mógłby tutaj zadziałać, bo rzeczywiście gdybym ja się zastosowała jeden do jednego, bezmyślnie za przeproszeniem, do tego pakietu, to rzeczywiście mogłoby to opóźnić diagnostykę. Denerwujące jest, że w Polsce rozpoznaje się nowotwory u dzieci w trzecim i czwartym stadium zaawansowania, w wyższym odsetku niż w krajach Unii Europejskiej. I choć no, między innymi ja i moi koledzy zdzieramy od 40 lat swoje gardła, kształcąc lekarzy specjalistów, lekarzy pierwszego POZ-ów, pierwszego kontaktu, bo to dotyczy wszystkich, w zależności oczywiście od tego, gdzie nowotwór się pojawi. Jak jest guz kości, to często dziecko trafia do ortopedy. Jak guz w jamie ustnej, to do stomatologa i tak dalej. Efekt jest taki, że mniej więcej 10-15% później my rozpoznajemy nowotwory u dzieci niż kraje Unii Europejskiej. I ja liczę tutaj na pakiet, on jest potrzebny, bo pierwsza linia będzie miała nagrodę za szybkie rozpoznanie, a zatem skieruje do nas tego pacjenta, mam nadzieję, szybciutko, z kartą czy bez, podkreślam to, byle szybko. Szybko podejrzenie i szybko skierowanie. I drugi moment, gdzie potrzebny jest nam pakiet onkologiczny, bo nieprawdą jest, że w ogóle nam jest niepotrzebny, to jest brak limitów. My mieliśmy do tej pory świadczenia limitowane, zawsze zapłacone w części onkologicznej, ale jednak wymagało to pod koniec roku tych podsumowań, a to w pakiecie, a to nie w pakiecie. Dyrektorzy się denerwowali. Efekt był taki, że trzeba było pójść zawalczyć w Narodowym Funduszu, żeby te nadwykonania były w całej Polsce zapłacone. I były. To trzeba podkreślić, że
nigdy nie było tak, żeby świadczenia u dzieci zapłacone nie zostały. Pani profesor, czyli pakiet był potrzebny onkologii dziecięcej, czy jednak onkolodzy dziecięcy by się bez tego pakietu obyli również? Pakiet był potrzebny, tak jak powiedziałam, w tych dwóch aspektach. My nie chcemy wypaść, broń Boże, z pakietu. I wszystko jest w rękach ludzi, tak naprawdę. I to, co ja mogę zaproponować zarówno onkologom dziecięcym, jak i dorosłym, co ja zawsze mówię, że najważniejszy jest pacjent. Pakiet się dotrze, nic, co jest nowe, nie wchodzi gładko, zawsze się robi błędy, szczególnie jak wprowadza się regulację tak dużą, która była oczekiwana co najmniej od 20 lat, odkąd nowotwory są zmorą. I nikt nie wprowadził tego przez tyle lat i ukłon należy się zarówno obu premierom, panu premierowi Tuskowi i pani premier Kopacz, jak i ministrowi Arłukowiczowi, że się odważył, bo i zrobił to.